Witam Państwa na kolejnym filmie. No to jest akurat ten film z pierwszej tej sesji. I pewnie zdziwicie się, po co w tle jest Uniwersytet Wrocławski. Słuchajcie, uniwersytet kończą młodzi ludzie, którzy chcą nabyć wiedzy, która będzie miała jakąś praktyczną wartość tego, co oni będą mieli robić w przyszłości. Jednakże tą wiedzę, którą dzisiaj przekażę, a będzie dotyczyła kwestii strategicznej, jak zostaną wszystkie rozwiązane problemy i na czym one te problemy będą polegać, jeżeli chodzi o rozwiązanie i dlaczego tak, a nie inaczej, ponieważ jak wiemy ze zwiastunu, mieliśmy wytłumaczyć co, po co i dlaczego. A więc religie, kwestie strategiczne tłumaczą to na różne sposoby. Dzisiaj będziemy mówić o Armagedonie, co to jest, ale w sumie nie tyle co to jest, bo mniej więcej może i każdy słyszał, że takie słowo jest. Mało tego, nawet co niektórzy widzieli filmy hollywoodzkie. Ja ostatnio widziałem taki film właśnie o tak zwanym otwarciu wrót, ale już nie pamiętam jaki to był tytuł. I ten film pokazywał właśnie otwarcie tej czaszy, jakiej? Właśnie, niebocentrycznej czaszy. Otwarcie czaszy, oczywiście to było wszystko zrobione w odwrotnym znaczeniu. Otwarcie czaszy i zejście tego złego z tej czaszy, tego otwarcia nieba. A więc widzimy, że Hollywood w takie rzeczy się bawi i oni robią wysokobudżetowe filmy i to parę dni temu było właśnie, miałem okazję widzieć. Ale wszystko to świadczy o tym, że ta wiedza o ostatecznym rozwiązaniu jest bardzo frapująca. Natomiast system pokazuje to ostateczne rozwiązanie jako w odwrotnym kierunku. Pokazuje to zupełnie inaczej niż to, co powiem tutaj. To, co wynika ze Starego Testamentu, jak i z ostatniej Księgi Objawienia. Otóż pewnie znacie, że znacie mnie z niebocentryzmu. Co to jest? Tak ogólnie tylko powiem. Niebocentryzm jest to rzeczywistość, w której my żyjemy. Żyjemy w środku kuli, a nad nami mamy obrotowe niebo. Ziemia jako ta wnętrzna tej, powiedzmy, ta kula, w której w środku mieszkamy, ona się nie porusza, natomiast obraca się niebo. I to wszystko ma średnicę 12 742 km plus minus. A 100 km nad głowami znajduje się to obrotowe niebo. I teraz tak, to obrotowe niebo, gdzie zewnętrzna ta warstwa, to jest tak zwane szkło nieba, linia Karmana. Natomiast co nas tutaj interesuje i w tym temacie będzie dla nas bardzo ważne, jest jeszcze wewnętrzna kula, jest jądro wszechświata, czyli niebiosa niebios starotestamentowy. Bo my się też będziemy, jak już powiedziałem, opierać na i Starym Testamencie, i Księdze Objawienia. I ostateczne rozwiązanie. Czyli jedno z takich rozwiązań, które było w przeszłości, to był Wielki Potop, gdzie Stary Testament opowiada, że Wielki Potop był po to, żeby zlikwidować świat. Kogo? Byli to źli ludzie, jak i hybrydy, które wtedy nazywały się Nefilim i były potężne, wielkie. To było parometrowe egzemplarze. To byli mieszańcy ludzi i aniołów, czyli tych posłańców, zbuntowanych posłańców. I to byli właśnie ci Nefilimowie. I oni zginęli z tymi ludźmi niegodziwymi, czyli którzy byli posłuszni tym właśnie hybrydom. Nefilim to były hybrydy przedpotopowe. Ale się okazuje, że po potopie już pojawiły się nowe hybrydy, ale ponieważ Bóg ograniczył wiek człowieka do 120 lat, to spowodowało, że hybrydy, które się później pojawiały, ponieważ materializowali się aniołowie, ci zbuntowani, już akurat inna ekipa, bo pierwsza ekipa została wyrzucona na zewnątrz ziemi, a ta druga ekipa była jeszcze w środku i ona po prostu się materializowała i ona już ma nazwę linii rodowej Nemroda. Czyli pierwszą taką hybrydą to był Nemrod. No i później mamy całą linię rodową i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my dzisiaj zwrócimy uwagę na tą końcówkę, bo czym jest ta właśnie końcówka?
czyli władze hybryd dzisiejszych linii rodowej Nemroda, ta władza zostanie zlikwidowana właśnie przez czyli ten, który znajduje się w środku kuli, to właśnie on doprowadzi do takiej sytuacji, gdzie ludzie zobaczą, w jakiej rzeczywistości żyją. Niebocentryzm zostanie sam w sobie objawiony na zasadzie wygaszenia słońca, częściowego wygaszenia słońca. Wiadomo, i księżyc tak samo z automatu też zostanie jakby przyblakły. To spowoduje też, że wygaszone zostaną gwiazdy. I to spowoduje, że ta kula będzie widoczna. Nie będziemy mieli już słońca, ponieważ całe wnętrze kuli będzie już się świecić. I dla niektórych, ci, co mieli dzień, to mają dzień, będą mieli długi, a ci, którzy mieli noc, to mają pobudkę. A więc tak to będzie wyglądać. I teraz tak, ale dlaczego to będzie spowodowane? Po to, żeby otwarła się ta czasza. To jest tak zwane słynne otwarcie wrót. To z tym się trąbią różni tutaj internauci, sobie nie mogą z tym poradzić, co to jest to otwarcie wrót. To jest otwarcie tego jądra wszechświata i zejście tej władzy Boga na ziemię i będzie okres dwuwładzy. Ten okres dwuwładzy spowoduje, że każdy człowiek będzie miał kryterium bardzo proste. Jest to opisane w objawieniu, dokładnie to są dwa wersety, które tutaj sprawę kluczową rozwiązują. Czyli objawienie 21.8 i 22.15. Te wersety mówią, że będą na zewnątrz tej władzy ci, którzy produkują kłamstwo i ci, którzy kłamstwo kochają. Czyli tak to będzie wyglądać, to będzie kryterium podstawowe. To tak samo jak przed potopem. Przed potopem, co powiedział Noe, czy jak on się tam nazywał? Noe powiedział, słuchajcie, wchodzicie do arki, a jak nie, to słuchajcie, ten, który nie wejdzie do arki, to fizyczna likwidacja w potopie. Oni co powiedzieli, a co ty głupoty opowiadasz? Daj sobie spokój, jaki potop? Deszcz ma padać? Se, chyba śnisz. A dlaczego oni mówili, że dla nich było to wręcz niepojęte, że deszcz ma padać? No bo nigdy nie było deszczu. Była tylko para wodna. A więc ewentualnie rosa, skroplona para wodna, która powodowała rosa i w ten sposób funkcjonowały palmy na Antarktydzie. Bo jak zdejmiemy te czapy lodowe z Antarktydy, to my zobaczymy co? Archipelag. A tam dzisiaj się wykupuje palmy. Dlaczego? Ponieważ dopiero po potopie nastąpiły czapy lodowe, których wcześniej przed potopem nie było. A więc było to wielkie zdziwienie, jak to deszcz będzie padać, że będzie zalana ziemia i tak dalej. Oni byli oczywiście, woleli wierzyć tym nefilimom, czyli oni pokładali nadzieję właśnie w tych, że oni ich tutaj poprowadzą przed potopem, że ten z tą całą rodziną jakąś tam arkę budują frajerzy i się śmiali z nich. Dzisiaj jest podobna sytuacja. Dzisiaj na przykład ludzie też się śmieją z różnych właśnie, no chociażby z niebocentryzmu. To jest, słuchajcie, klasyka gatunku. Ale to też nie istotna sprawa. Istotna jest sprawa to, że dzisiaj też są hybrydy. Linia rodowa Nemroda. Jest jeszcze inna nazwa, taka bardziej tajemnicza. Achnen. To jest inaczej Nemrod, tylko Achnen jest po niemiecku. A takie, jak to się mówiło, że to jest takie towarzystwo okultystyczne, które się nazywało, wiecie jak? Achnenerbe, czyli to jest dziedzictwo Achnena, czyli dziedzictwo Nemroda. A więc to jest potomstwo, inaczej mówię, dziedzictwo, czyli potomstwo i wszystkie dzieła, które realizuje to potomstwo. Oczywiście wszystko to zbagrzono, powiedzmy, na jakieś kwestie, to hitlerowcy się zajmowali, teraz ich nie ma i tak dalej. Nie. Powiem wam, mieliśmy tutaj z panią Beatą takie doświadczenie, w sumie pani Beata miała doświadczenie, gdzie wręcz zakazano jej pod różnymi groźbami, bo to było pierw zakaz, a później leciały groźby. Zakaz, nie mówcie nic o Żydach. O, coś takiego.
A słowo już Achnenerbe to już w ogóle siwy dym i białe myszy, to już w ogóle nie wolno tego mówić. No, na przykład ja robię film tutaj we Wrocławiu i wiem, o co chodzi, że to jest spuścizna, inaczej no, dziedzictwo Achnena, czyli tej pierwszej hybrydy, która w Starym Testamencie nazywa się Nemrod albo Niemrod. Nawet niektórzy już od razu powiedzieli, że Niemrod czy Nemrod to oznacza Niemcy, że to słowo od Niemcy to oznacza właśnie, to jest jakby ta spuścizna, czyli dziedzictwo tego Nemroda. O, coś takiego. A co ciekawe, jak już tutaj jesteśmy przy tym nazewnictwie, bo muszę to wytłumaczyć, zaraz dojdziemy powiedzmy do całości tematu, ostatecznego rozwiązania, zaraz dojdziemy, bo na razie mamy wygaszenie Słońca, czyli te wewnętrzne jądro Wszechświata będzie widoczne. Tutaj mamy te wszystkie towarzystwa i do czego one wszystkie prowadzą właśnie. Otóż ta dzisiejszy świat rządzony przez takie hybrydy jak Achnenerbe i tak dalej, czyli nemrodyści, jak to nazwać, linia rodowa Nemroda, o i tak dalej, to są dalej hybrydy, tylko są człowiekokształtne, podobnie do ludzi. Oni mają świetną umiejętność podszywania się pod Polaków, mają zresztą nazwiska polskie. Ich jest parę milionów w Polsce, to tak szczegół taki. To nie są jakieś poszczególne egzemplarze. Nie, nie, tych hybryd jest cała armia. Na całym świecie to są ho, ho, ho. No i słuchajcie, i ich świat rządzony przez właśnie tych iluminatów masonerii, bo to są hybrydy i to są hybrydy. Tylko jedne są decyzyjne, a drugie są wykonawcze. To właśnie ten świat zostanie właśnie osądzony na podstawie właśnie tych wersetów dwóch i to ludzie będą mieli wybór. I wtedy żadna hybryda się już nie będzie udawać, że ona kocha prawdę, ponieważ ona ma to w genach. I tak samo jak Nefilimowie powiedzieli, że ci tam powiedzmy, ci tam buduje Noe, buduje Arkę i tak dalej, to one z automatu się wycięły. One po prostu zginęły w potopie, te hybrydy, ponieważ one kochały kłamstwo. I tak samo dzisiejsze hybrydy automatycznie się wyrżną. Nie to, że powiedzmy ktoś ich tam zalikwiduje, tylko po prostu one się wyrżną i będzie po temacie. A więc wszyscy, którzy są potrzebni, raczej nie tyle potrzebni, co będą się zorientują, powiedzmy, że to jest kłamstwo, to jest prawda, kiedy zostanie to wszystko objawione, to wszystko spowoduje, że ludzie będą właściwie sami się osądzą, a natomiast później Bóg przystąpi do fizycznej likwidacji wszystkich tych, którzy będą poza władzą Boga. I to będzie ostateczne rozwiązanie. Dopiero i dzisiejsze wszystkie wysiłki, które wkłada się w jakieś rozwiązanie polityczne i tak dalej, nie mają większego sensu, ponieważ hybrydy na tym terenie, gdzie my teraz mieszkamy, realizują taki plan, jakby tego ostatecznego rozwiązania nie było, ponieważ oni chcą zdominować, raczej zdominować, nie tyle zdominować, co osiągnąć punkt kulminacyjny władzy hybryd nad Polakami, którzy są narodem wybranym. Narodem, starożytnym narodem wybranym, który dostał Euroazję jako ziemię obiecaną w posiadaniu. I one realizują teraz taki plan podziału Polski, czyli to jest kolejny rozbiór Polski. Te hybrydy właśnie to realizują. I praktycznie jest to tylko i wyłącznie jakiś drobny szczegół. To jest jakiś tylko drobny szczegół, ponieważ zbliżamy się do tego ostatecznego rozwiązania. Oni sobie, hybrydy sobie oznaczyły taki rok 2020, czyli mamy jeszcze 4 lata, aby zrealizować swój plan i wreszcie, żeby państwo Izrael się, powstało, Izrael powiedzmy już jako Polin, czy też jako Judeopolonia, żeby to istniało na gruzach Polski. Być może będzie kwestia kadłubkowa istnienia Polski, natomiast z tych wszystkich państw ościennych, łącznie ze Słowacją, powstanie tak zwana Judeopolonia. To są takie tymczasówki. Natomiast generalne rozwiązanie właśnie na tym będzie polegać, co powiedziałem, że niebocentrum zostanie objawiony i będzie okres dwuwładzy i na mocy tej dwuwładzy ludzie będą mogli wybrać, którą władzę do końca. To będzie właściwe głosowanie. Może tak, bo to nikt nikogo, tylko po prostu sam podejmie decyzję
i wtedy władza hybryd, łącznie z hybrydami, zostanie wybita. I ona już nigdy nie będzie miała władzy, natomiast niewidzialni mocodawcy tych hybryd, czyli zbuntowani aniołowie i diabeł, zostaną dezaktywowane. Wyłączone jakby, o, coś w tym stylu. I dopiero wtedy ludzkość, ta posłuszna, będzie mogła funkcjonować i wtedy Ziemia będzie zamieniona w ten taki pierwotny park, gdzie ludzie z tym okoliczną przyrodą będą funkcjonowały w wielkiej harmonii, a ludzie nie będą w ogóle umierać. Będą żyć wiecznie. I wtedy będzie pełnia harmonii między Bogiem i ludźmi. To tak w skrócie. Mogę jeszcze, powiedzmy, mówić w innych filmach takie szczegóły, bo to każdy fragment z tego, co powiedziałem, to wymaga jakiejś tam jeszcze wyjaśnienia i tak dalej, ale na tyle, powiedzmy, co mogę Państwu przekazać jako efekt dwuletnich przemyśleń, no i powiedzmy analizy Starego Testamentu, który został pisany przez Polaków wbrew pozorom, a przez Żydów został przewrócony do góry nogami, no bo oni musieli się jakoś legalizować. Nie? Jeżeli my jesteśmy Polacy narodem wybranym, to oni muszą być hybrydami. Zresztą to nawet logika wynika z tego. Zresztą... Czyli tak to mniej więcej wygląda. I na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu.